polujemy właśnie na jakąś dobrą miejscówkę, żeby wykonać parę ujęć samochodu. Natalia jako nasza główna bohaterka, która dzisiaj wygląda naprawdę świetnie, ona zawsze świetnie wygląda, ale dzisiaj wyjątkowo świetnie, właśnie punktuje u żony, będzie prowadziła samochód. Wygląda to tak, że z oddali coraz bardziej przybliżać do bohaterki, która prowadzi auto i później musi postawić je w jakimś fajnym, reprezentatywnym miejscu. Taką mamy wizję na tą dzisiejszą naszą pracę. 3 lata temu przerzucałem kible w magazynie w Anglii, a dzisiaj robię fotografie i filmy Cabrio. To jest taka jedna z pierwszych naszych prac, takich, że rzeczywiście w terenie, nie? No bo filmem się już zajmujemy długo. No i tutaj też się docieramy jako współpracownicy. Ja mam swoją wizję, Natalia ma swoją wizję. Musimy to jakoś pogodzić, czyli ja muszę pójść na kompromis. Nie, żartuję, jest naprawdę spoko. Próbujemy zrobić naprawdę wartościową, fajną reklamę, a jeszcze nigdy nie robiliśmy nic związanego z motoryzacją. Także zaraz zobaczycie, jak nam poszło. Blisko 5 godzin ustawialiśmy kamerę, lataliśmy dronem, jeździliśmy w tom i z powrotem. Tyle czasu trwało stworzenie materiałów dla jednej minuty reklamy. Długi pracowniczy poranek, czas się trochę nawodnić, może coś zjeść. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nam wyszło nasze, można powiedzieć, pierwsze zmotoryzowane zlecenie, oto ono. Mam nadzieję, że reklama Wam się podobała. My teraz jesteśmy w mieście Perast. Korzystamy z reszty czasu, jaki mamy z tym fajnym samochodzikiem. Pan od razu wcisnął nam wycieczkę, którą i tak chcieliśmy, za 2 dyszki. Parking za 3. I tak się zastanawiam, czy nie przepłaciliśmy, czy nie daliśmy się troszkę zrobić. Ale słyszeliśmy gdzieś, że mniej więcej ta wycieczka, którą zaraz zobaczycie, tyle kosztuje, więc nastawiamy się pozytywnie. Dzisiaj mamy totalny dzień chilloutu. Romantycznie, z moją ukochaną małżonką. Bez kamer. Bez kamer. Brawo! To byłoby po kapelusiku. Fajny masz ten kapelusz. Co go tak trzymasz? Muszę uważać, żeby mi nie zwiało. Nawet już sobie go na gumeczkę zawiązałam, jak mała dziewczynka. Córka bezpłatna za posmotrit nalewa lokalia na etaż muzei. Za muzei bilet 2 euro. Za córku bezpłatna. Jesteśmy przy kościele Matki Boskiej na skale, ale no tutaj jak widzicie, skały tak do końca nie widać, ale wyspa jest. I wyspa została zbudowana specjalnie dla Matki Boskiej po tym, jak w XIV czy XV wieku znaleziono tutaj obraz Matki Boskiej właśnie na skale. Skała miała około 2 m2, czy tam 2x2. Ludzie, którzy tutaj znaleźli ten obraz, odebrali to jako taki znak z niebios, że powinni tutaj postawić kościół. No i postawili. Ale żeby to zrobić, musieli zatopić ileś statków, musieli przywieźć ileś kamieni, bo tej wyspy tutaj nie było. Ona jest stworzona przez człowieka od podstaw. I przez 200 lat zwozili te kamienie, topili te statki tutaj, żeby wyspa powstała, a potem pobudowali Matce Boskiej taki oto kościółek. Tutaj też, co jest takie charakterystyczne dla tego kościoła, to w środku znajduje się 2000 grawerowanych srebrnych tabliczek,
Podobno jest ich więcej, ale tyle jest tylko wystawione. Każda z nich symbolizuje jedno uratowane życie. Jeżeli ktoś uniknął jakiegoś wypadku, w wyniku czego by stracił życie, to grawerował taką tabliczkę i przynosił ją tutaj. To jest największa kolekcja na całym świecie takich tabliczek. No i podobno do tej pory ludzie nadal tutaj w okazaniu wdzięczności za uniknięcie jakiegoś złego wypadku przywożą tabliczkę i umieszczają w tym kościele Matki Boskiej na Skale. W momencie, kiedy wjeżdżacie do Perastu, pojawiają się osoby, które z chęcią sprzedadzą Wam wycieczkę. Po pierwsze jest płatny parking za 3 euro czy za cały dzień, potem do wyboru są dwie wycieczki. Wycieczka pierwsza, która nam została przynajmniej zaoferowana, to jest za 10 euro od panów naganiaczy, żeby przypłynąć na wysepkę i pół godziny się po niej pokręcić. A druga opcja to była, żeby jeszcze wzbogacona o to, że po zwiedzaniu wyspy mogą jeszcze Was obwieźć troszeczkę łódką po zatoce Kotorskiej. Daliśmy się troszkę naciągnąć, jednak ta wycieczka, którą właśnie odbywamy, troszkę dalej kosztowała 5 eurasów za osobę. Czy jestem zły? Nie. Czy się winię? No kurczę, troszeczkę zardzewieliśmy, mogłem zareagować inaczej. Ale szczerze, nie mamy w ogóle wyrzutów sumienia, ponieważ jak się słucha o zarobkach tych ludzi, którzy tutaj pracują, no bądźmy szczerzy, po co się złościć? To jest część przygody, no. Zdarzyło nam się, po naszych filmach wiecie, że to był nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz. I tak rekordzista próbował nas w Tajlandii naciągnąć na ponad 500 zł za wycieczkę, która była warta 15. Polecam ten odcinek tak w ogóle. Także 7 euro, absolutnie luzik. To, że przepłaciliśmy za wycieczkę, to nie jest problem. Dużo bardziej wkurzyło nas to, że zmarnowaliśmy 1,5 godziny czekając na to, żeby zostać odebranym z wyspy. Dlaczego? Zapomniał o nas organizator. Musieliśmy machać z brzegu, żeby nas w ogóle zauważył. Na szczęście to nie popsuło naszego humoru. Dzisiejszego dnia mieliśmy przygotowaną jeszcze jedną fajną atrakcję. Pani nawigator, jak daleko do tej ośmiornicy w Popiele? Jeszcze 1,3 km, zanim skręcisz w prawo. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Stary Mlin to jest restauracja, do której właśnie podjechaliśmy. Poleciła ją nam Agnieszka, która tutaj mieszka wspólnie z mężem oraz dwójką fantastycznych bliźniaków. Skoro jest lokalsem, no to na pewno zna fajne smaki. Jednym z nich ma być podobno ośmiornica w Popiele. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No mam obawy związane z cenami. Co myślisz? Ja myślę, że ceny tak będą wyjątkowo wysokie, ale słuchajcie, dzisiaj poruszamy się audiczką A3. Jak się nazywa to auto? Takie, gdzie dach się schowa. Cabrio. Nie. Dzisiaj poruszamy się Audiczką, A3 Cabrio. Wyglądamy trochę na celebrytów, no może nie celebrytów, ale wyglądamy dzisiaj troszkę lepiej, więc niż zazwyczaj, jak mogliście nas zobaczyć na vlogach, więc myślę, że do tego ta ośmiorniczka będzie pasowała idealnie. To jest dzień skondensowany miesiąc miodowy dla nas. O. Dokładnie tak. Wylądowaliśmy w bardzo klimatycznej miejscówce, w Starym Młynie. I zaczynamy naszą wielką wyżerkę. Na starter zamówiliśmy sobie lokalne prosciutto z wołowiny z figami. W ogóle siedzimy pod figowym drzewem, a dookoła nas są młyny, które już są pewnie nieczynne, ale dodają naprawdę klimatu. W środku też petarda, także naprawdę niesamowita atmosfera tutaj panuje i myślę, że to będzie taka nasza kolacja, taki obiad zasłużony w ramach tego, że wiecie, jesteśmy na naszym takim spóźnionym miesiącu miodowym. Pierwszy, jak zawsze, wjechał chlebek. Mamy tutaj kilka różnych gatunków. Do tego jest podany domowej roboty hummus. Nie wiem jak tobie, ale mi smakuje trochę jakby tak z czymś z grzybami był zrobiony, a nie tak jak u nas w ciecierzycy, chociaż kolorystycznie jest żółtawy, więc no aż chyba się zapytamy kelnera, z czego jest to zrobione. Budowany z łyżką i widelcem, więc zgaduję, że trzeba to tak jakoś, wiecie, przetransportować w odpowiedni sposób na swój talerz. Elegancko odłożę. I próbujemy. Połączenie słodyczy płynącej z suszonej figi z tym takim smakiem lekko słonowej prosciutto jest naprawdę bardzo smaczne. W ogóle ostatnio wydaje mi się, że
od, w sumie już pewnie od 2-3 lat mamy takie smaczki na coś słono słodkiego. Na przykład lody z solonym karmelem. Ale to naprawdę bardzo dobre. Ośmiorniczka wjechała na stół. No wygląda naprawdę super, bardzo fajnie, jest pieczona. Pomidorki, papryka, cebulka i chyba oliwki towarzyszą jej w procesie pieczenia. My jesteśmy bardzo głodni, więc od razu się zajadamy i zaraz wam powiemy, jak było. Zdecydowanie jest to nasz najdroższy posiłek w Czarnogórze, ale dziś mamy luksusowy dzień, bo chcieć to móc. Naprawdę dobre, świetne. Wszystko jest tak przesiąknięte smakiem, a ośmiornica, okej, okay, spodziewać się, że jest gumiasta, ale jest bardzo mało gumiasta, a w środku zobaczcie, taka idealnie biała w środeczku, bardzo dobra. Natalia, szamaj! Ale mi żona skrzypi. Ze starości. Wczoraj był dzień dziecka. A dzisiaj jest dzień Natalki. Skrzypiącej Natalki. Lubicie się bujać na huśtawkach? Bo ja uwielbiam. Przypomina mi to słodkie dzieciństwo. Obiad był tak dobry. Zapłaciliśmy za niego 80 euro łącznie z tipem. Także uważamy, że był absolutnie warty. Super jedzenie. Jeszcze możemy się pobujać. Mega klimatyczne miejsce, prawda? W końcu to nasz miesiąc miodowy. Raz na czas można zaszaleć w takim luksusie. Za 400. Ci, którzy oglądają naszą serię od początku, widzieli w drugim odcinku, jak byliśmy w tym sklepie, do którego właśnie zmierzamy. Kotorska Suwernica to sklep, który miał pełno fajnych rzeczy wykonanych z drewna. Natalia się zakochała i postanowiła, że w ten specjalny dzień wróci. Już nie wiem tylko, co kupimy, bo mam kilka faworytów, no ale bez przesady mieszkanie tylko jedno, więc wiecie, nie ma co przesadzać. Natomiast będzie na pewno obrazek z kotem i może jeszcze jakieś pamiątki dla mamusi i teściowej. I mamusi i teściowej. Hello. How are you? Very good. The story about kids, it's like symbol of the town. Yeah. If the story is longer than just a symbol of the town? No, I was thinking that you heard already, you know. It's stories like in medieval time when there was a plague, you know. Because of so many rats, but fortunately that was coming from the ship, they were spreading the disease. But fortunately for us, we have so many cats in the town, so they killed them all, and the disease was stopped. Because of that, in some way, they saved the city, and because of that, we like them so much, so you can see they all became around. Became a symbol or like a hero, superhero. W tych ostatnich tygodniach mieliśmy okazję zrobić i rzeczy bardzo ekonomicznie, na przykład spaliśmy gdzieś tam pod namiotem i jedliśmy kanapki po prostu z Nutellą, a mieliśmy też okazję smakować trochę luksusu i na przykład właśnie pośmigać sobie kabrio, tak jak dzisiaj, albo zaserwować sobie pyszne żarełko typu właśnie ośmiornica, albo te steki w Tivacie, więc no generalnie miszmasz wszystkiego. Niektóre rzeczy robiliśmy po swojemu, na własną rękę, niektóre rzeczy mieliśmy zorganizowane przez Jędrzeja i Natalię z Chwala.pl. Więc no generalnie chyba taki bardzo fajny miks wszystkiego. Taki styl podróżowania zaczyna mi jak najbardziej odpowiadać. Już chyba nie mam potrzeby robienia wszystkiego na własną rękę, wyszukiwania wszystkich wskazówek i tego, jak zrobić coś po swojemu, jak może przeoszczędzić czasami. Jestem chyba gotowa wydać trochę więcej kasy za odrobinę luksusu. Jeszcze nie na tyle, żeby robić to non-stop, bo jednak ta nutka czasami adrenaliny, czasami tego dyskomfortu takiego, wiecie, pozytywnego, który jednak przypomina, że trzeba gdzieś tam myśleć o tym, co się robi i trzeba jednak zaplanować niektóre rzeczy, też jest potrzebna, ale ten luksus
też można się do niego powolutku zacząć przyzwyczajać. Czy to znaczy, że się starzejemy? Mam nadzieję, że nie. I tym pięknym podsumowaniem zakończamy ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Hej!